myślę, że 7:50 jest pobudka, bo codziennie o 8 się widzimy na śniadaniu. Następnie mamy godzinę, półtorej przerwy. No i ruszamy w trasy biegowe lub do Harachowa na zjazdy. Dzisiaj akurat jedziemy na biegówki, więc wyjazd był planowany o 10:00. Pobiegamy z 2 godziny, wracamy. Myślę, że obiad jest między 13:00 a godziną 14:00, to jakoś się zorganizujemy. Później znowu półtorej godzinki przerwy i wyruszamy na salę lub na odnowę, na jakiś basen, sałękę, tak jak to dzisiaj będzie wyglądało, żeby trochę odpocząć. No i wieczorem wolne. No, integracja albo jakieś tam granie w play, bo Krystian z Andrzejem mają PlayStation, więc można sobie trochę popykać, no i poznać nowych chłopaków. To jest coś innego. No, tych biegówek przecież dużo nie ma w sezonie, no bo każdy mieszka gdzieś tam w mieście i trudno jest znaleźć, jak to się mówi, teren do biegania na nartach. Jest to fajny sport, troszkę trzeba się tego nauczyć, bo nie jest tak łatwo, szczególnie łyżwą. Tam już niektórzy próbują właśnie tym stylem, ja też zaczynam. Pracuje całe ciało, jest barki, prawda, tutaj obręcz barkowa jest obciążona, bo tymi kikami bieg na nartach też nie jest taki łatwy. Biegamy tutaj nieduże odległości, bo tam biegamy 13 km. Ja sobie dzisiaj tam zafundowałem troszeczkę dłużej, ale tak naprawdę, żeby to był trening biegowy, tak jak to się mówi, konkretny, to trzeba przebiec 50 km. Ale nam no, już nie potrzeba takiego, bo my żużlowcy to nie są przecież długodystansowcy czy kolarze czy coś, gdzie oni muszą olbrzymią porcję tego przerobić, tych kilometrów. Tam z Mają Wolszowską rozmawiałem kiedyś, to ona w zimę tutaj, to każdy trening to jest minimum 50 km, nie 13, tam ona by się nie przebierała do takiej ilości kilometrów. Ale nam to wystarczy, tym bardziej, że my to robimy więcej siłowo, bo z techniką jesteśmy na bakier, więc ten trening jest bardzo fajny. No pierwszy raz mi tak spodobało się, że na pewno cały czas będzie tym zajmował się, bo naprawdę jest bardzo w dobrym kierunku. Za dużo nie miałem z tym styczności, dlatego jest mi to trochę ciężko połapać technikę, ale uważam, że to za bardzo świetny trening. Pierwszy raz w życiu w ogóle biegałem i zjeżdżałem na nartach. Na początku miałem trochę problemy, ale później już było lepiej i teraz jest to fajna zabawa dla mnie. Bardzo mi się to spodobało i myślę, że będę kontynuował, zwłaszcza narty biegowe. Thank you.
masakra. Nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Tak próbowałem zjeżdżać na takiej mniejszej górce i nie powiem, że mi to wychodziło, ale akurat pan Piotr zjeżdżał ze stoku i zatrzymał się na chwilkę, dał mi kilka wskazówek i jakoś to poszło. Akurat tak się zdarzyło, że szybko zapałem. Mam nadzieję, że jeszcze jutro uda mi się pozjeżdżać troszkę. Zrobimy tak, zrobimy rozgrzeweczkę na początku, troszkę się porozciągamy, troszkę poćwiczymy na materacach takich klinnościowych, przewrotów lewo w prawo, tam troszkę porzucamy piłkami lekarskimi i później zagramy sobie w nogę. Piłeczka na sali też jest wskazana raz kiedyś. Fakt, że trzeba uważać, bo widzę, że dużo zawodników ma u nas jakieś kontuzje związane z nogami, z kolanami, więc można grać, ale trzeba uważać. No po weekendzie każdy nagrzany na wysiłek, także rekordy padały. Ale oczywiście tutaj no my mamy taką dyscyplinę sportu, że aż tak wydolność do granicy możliwości nie jest potrzebna. Tutaj ten żużlowiec to powinien być, uważam, w miarę dobrej kondycji wydolnościowej, zwinny, w miarę szybki, wytrzymały. Żużlowiec powinien wiele sportów uprawiać, żeby uzupełniać to swoje. To nie jest prawda, że tylko można motocross na przykład do żużla i na żużlu iść. Nie, i trzeba umieć pobiegać, trzeba umieć na nartach zjazdowych pojeździć, na biegóweczkach. Super jest rower, co sobie niektórzy lekceważą, ale ja z wielu zaszczepiłem. A teraz jeszcze jak był ten film o wielokrotnym mistrzu świata, wtedy była Żusiaku, prawda, który powiedział, że jego podstawą przygotowań to jest motocykl, to jest motocross, siłownia i rower, kolarstwo. Ja tam na tym widziałem rowerek fajny i trenował. Na rowerze można trenować różne, duże dystanse, interwały, krótkie pod górę, to jest, nie obciąża stawu. A wszyscy żużlowcy to przeważnie mają problemy, bo jak nie kolana, to kostki i coś tam. A na rowerze to ciało jest, jak to się mówi, mniej narażone na wstrząsy takie, jak przy bieganiu czy coś. Także rower nie jest głupią rzeczą. Taki trening na sali, który wczoraj tam mieliśmy, no jeszcze nam nie odpowie praktycznie, bo zawodnicy są w fazie jeszcze przygotowań. Co widziałem wczoraj na sali, no to trening nie był jakimś tam wielkim obciążeniem. Ten obóz to właściwie to jest taki obóz integracyjno
treningowy, ale więcej można powiedzieć z naciskiem na integracyjny, żeby tu zawodnicy ze sobą pobyli. Przyjechaliśmy tu bardziej się pośmiać, zintegrować, jak już to trener nam wcześniej wspomniał. Integracja, czyli skonsolidowanie całej drużyny, bo w wielu przypadkach podczas sezonu przyjeżdżamy na zawody i zaraz po zawodach rozjeżdżamy się, mamy kolejne zawody, przygotowania, treningi, wyjazdy. Także nie ma zbyt wiele czasu, aby porozmawiać, jak kumpel z kumplem posiedzieć, wypić kawę, porozmawiać o różnych sprawach, nie tylko o żużlu, bo nie samym żużlem i sportem życie stoi. Miło, fajnie, naprawdę. I te gry integracyjne, można powiedzieć, tak jak wczoraj na sali. I na przykład byliśmy w poniedziałek u Patryka w pokoju, graliśmy w Jengę. No, integracja albo jakieś tam granie w play, bo Krystian z Andrzejem mają PlayStation, więc można sobie trochę popykać, no i poznać nowych chłopaków. Ogólnie wszystko super, chłopaki wszystkie super, dogadali się, pogadali, wszystko okej, nie? Jestem zadowolony. Ale tak, wiesz, akurat pozytywnie, wszyscy są mili, naprawdę fajna atmosfera. Myślę, że będzie wszystko dobrze. Atmosfera jest doskonała, fantastyczna i tak jak mówiłem, dobrze to wróży na przyszły sezon. Widać ten szacunek zarówno w stosunku do tych starszych zawodników, do młodszych, jak i młodszych do starszych. Świetną robotę robi trener Cieślak. Klimat to się robi sam. Zawodnicy sztucznie się tego nie zrobią. To zawodnicy sami, oczywiście przy pomocy wszystkich ludzi z klubu, do tego dają. A ja widzę, że wszystko jest w porządku. No chrzest był, wiadomo, odchodzimy już od tych sytuacji, gdzie kiedyś jak to było, że jakieś tam były bicia, klapsy w tyłek i to się źle kończyło, więc w Zielonej Górze już od, można powiedzieć, 5 lat rysujemy kewlary. No, chłopacy wymyślili nam ciekawe zadania i musieliśmy się trochę nagłówkować, ale był naprawdę fajny, pomysłowy. Przy tym jakieś są wygłupy właśnie tych naszych młodych zawodników, żeby opowiedzieli jakiś dowcip lub jakąś piosenkę zaśpiewali. Przyszedłem swój pierwszy chrzest, bo akurat było ciężko, ponieważ do pierwszej w nocy walczyłem z farbą. Wczorajszy chrzest przebiegł bardzo pomyślnie, wszyscy byli zadowoleni. Kadra cała Falubazu na czele z trenerem i kapitanem drużyny, więc nie wiem jak to chłopaki później przeżyli z myciem, bo słyszałem, że mieli problemy, ale chyba dali radę. Zrobiło mi się w pewnym momencie szkoda chłopaków, ale no, każdy przez to przechodził. Ja przechodziłem 2 razy, a nie dopiero pierwszy.